Cześć, witaję Was na naszym drugim odcinku. To my, kuchenna w racji. Dzisiaj będziemy robić pizzę. Mam potrzebne mąka, olej, drożdże, cukier, sól, woda, 300 ml. Najpierw trzeba zmienić półki do mąki. Czekaj. Wyżywać półki do... Tak. Jeszcze. No prawie. Jeszcze. Jest pół kilo. Akcja. Otwieramy naszą maszynę, która będzie nam fajnie mieszać ciasto. Ja to zrobię. Teraz trzeba 300 ml. Ty tu jest 120. Wlewamy woda. Następnie. Cukier. Trzy łyżki cukru. Soli. I dwie łyżki soli. Drożdże, pokuszyć ich trzeba. I? Trochę nam zostało. I? Kapkę oleju. Teraz uruchamiamy maszynę, co będzie się w niej mieszać ciasto. Na program ósmy. Będzie to trwało 1,5 godziny. My za ten czas będziemy robić różne składniki. Potrzebne żoła prowansalskie, kebab gyros, czosnek, ser, szynka, cebula, czosnek, pomidory w puszce i olej liniany, mąka, olej. Teraz będę kroił szynkę i ser. Szynkę pokroimy na kostki, a ser pokroimy na paski. Pierwsze kroimy szynkę. Coś nam spadło. Jeszcze pozbieram. Nie było. Teraz spróbuję. O, jest zdrowe. Pyszne. Pokrojone. Teraz kolejna ser. Do kamery. Już pokroimy ser na paski. Teraz cebula. Teraz
sypiam oczy, ale wytrzymuję to. Kafię usmażymy na złoto. Poszedł umyć oczy z cebuli. To ja usmażę cebulę na złoto. Cebulka jest prawie gotowa. Tylko parę sekund jeszcze po cebulę. Teraz będziemy robić sos z pomidorów z puszki. Już po sezonie. Lewamy. Teraz łyżeczka ziół prowansalskich. I dwie łyżeczki kebab girosu. Teraz czas na miksowanie. Musimy to pierwsze tam dać. I miksujemy. Dajemy jeszcze dwa rąbki czosnku. Będziemy próbować. Próbujemy. Ale dobre. Przepyszne. Czekamy na ciasto. W tym czasie moje składniki są gotowe. Jak zauważyliście, robimy dwie wersje dań, bo każdy z nas ma inne smaki. Do mojej wersji będą potrzebne czosnek niedźwiedzi, przyprawa do pizzy, rozmaryn, zioła prowansalskie, ser mozzarella, orzechy włoskie i boczek albo jak to woli bekon. Co tam jeszcze jest? Cebula. Mhm. Najpierw pokroimy sobie mozzarellę na grubsze pasy. Poprone. Przez troszeczkę masła, więc teraz posmażymy sobie bekon. Dobra, przyprawy do pizzy. Dlatego, że boczek mocno skwierczy, pomoże mi tata. Bek już jest podsmażony, a z tłuszczu, który został po bekonie, podsmażyliśmy cebulkę jeszcze. Minęło już 1,5 godziny, czas na ciasto.
Teraz posypujemy solnicę mąką. Wystarczy. A tak wyrosło nasze ciasto w maszynie. Czas na wyjmowanie ciasta z tego czegoś, kubełka. Posypujemy ciasto mąką i wyrabiamy na dwie połówki. Dobra, zobacz jak mi się ucieku, nie? Dobra. Pałkujemy ciasto, żeby pasowało do formy. Ciasto jest już rozpakowane. Teraz będziemy nakładać go do formy. Trzeba nasmarować blaszkę olejem. Najpierw nakładamy sos pomidorowy, który robiłem w odcinku dzisiaj. Jeszcze. Dobra, rozsmaruj. I teraz co dajesz? Szynka? Teraz dajesz szynkę. Tego nie było. I co ci zostało? Wszystko. Pałkuję swoją w tej pizzy, aby ona się kształt i dodaję dodatki. Bartek, co dodałeś? Cebulkę.
trochę tosknąć z niego. Moja pizza. I tak wygląda moja pizza. I teraz... Co robimy, Bartek? Dajemy... Robimy coś czosnkowy. Dajemy... Twoje opakowanie. Naturalnego jogurtu. Dwie łyżki majonezu. Nie mamy domowej roboty tutaj. I wyciskamy. Bez praska. Cztery ząbki tusku. Sól i pieprz do smaku. Tak trochę na oko. Wsadzamy pizzę do piekarnika i ustawiamy na temperaturę 200 stopni Celsjusza. Na jaki czas? Na około 20 minut. O, Gary, trzeba jeszcze usuwać Gary. Dłużej. I teraz... Gary się zbywają! Nasze pizze. Zapraszamy Was do kolejnych odcinków. Jeśli odcinek się spodobał, zostawcie lajka i suba. Dużo! Dużo! Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, pa!